Hej, cześć, witajcie. Dzisiaj zagramy sobie w grę Dynamite Ducks, grę firmy Sega. Wydana została chyba w 87 roku, zresztą zaraz powinniśmy to zobaczyć, rok wydania. Być może się mylę, może mówię dobrze, zaraz zobaczymy. W tej chwili widzimy demko. 88. O, 88. No poruszamy się tym stworem, no i musimy, że tak powiem, zbierać pewne rzeczy i walczyć z przeciwnościami losu, które pojawiają się na naszej drodze. Co by dłużej nie przeciągać, wrzucamy tradycyjnie trzy żetoniki i zaczynamy grę. Start! Podskakujemy, możemy... O! O, teraz pomnik. Musimy tutaj sobie kuferek wziąć, tak? To widziałem akurat na demku, które pojawiało się. Mamy oczywiście na wszystko jakiś tam chyba czas. Z tego co pamiętam. O, bomba, bomba. Ojejku, coś mi się z obrazem dziwnego dzieje, ale no niestety to jest, słuchajcie, tylko emulator. To nie jest oryginalny automat. A na automatach, a na, przepraszam, emulatorach to już nie może być. A widzicie, czym teraz strzelamy? Jakimś dziwnym takim tym. No, gierka bardzo fajna taka, podoba mi się. Jakieś renifery skaczące. O, ciasteczko mamy. O, tu jakaś ta... O, pistolet na wodę, patrzcie. Chyba pistolet na wodę. Tak, pistolet na wodę, bo tu mam zaraz ogień. O. Zabrało mi pistolet. To musimy strzelać chyba. Ale jak mam strzelać, jak... No tak, muszę najpierw wziąć pistolet, a dopiero potem się... O, po mnie. Chyba cztery życia są z tego, co widzę. Oj. Niedobrze. Jeszcze ten drugi nie może będzie miał co większy zasięg. No niestety, życie straciłem tym razem. Ojejku, załóż. O! No, ciężko powiem wam to przejść. O, udało się. Świetnie. A tu co, to jakieś króliczki na sprężynach, patrzcie. No tego jeszcze nie było. O. Tu na jakichś wrotkach. Tu jakieś pieski. Tu musimy przeskoczyć, jak się domyślam. Dobrze się domyślam. I tu mamy dwa te. Dwa kuferki do otwarcia, jeden żeśmy otworzyli już, dobra? Ojej, coś mnie zakręciło. I teraz drugiego może się... O, udało się, dobra. Po kolei lecimy z bombami. Bomby mamy dwie, pyk. O, już nie mamy bomby. Ojej, co to było? O, nie mogę w tą wodę chyba wejść. A przynajmniej już nie powinienem. O, niestety. Dobra. Tu jakieś rakiety, słuchajcie. O, rakietnica znowu mi wypadła. No, życie straciłem chyba do tego na... O, samonaprowadzające są, słuchajcie. Rewelacja, samonaprowadzające rakiety. Mamy. Dobra, ładnie. Nawet dobrze mi idzie, słuchajcie. O, to co? Jakiś kamień? O co tu, come on? Kamień, patrzcie. Z kamieniami to jeszcze nie walczyłem. O, masz. A, wpis, słuchajcie. Moment, czekajcie. Muszę obczaić, jak to ten wpis działa. F. G. G.
do tyłu. O nie, no chciałem gel. Wyszedł gek. No dobrze, lecimy dalej w takim razie. Oj, coś na mnie to nie wychodzi. Słuchajcie, musimy coś jakoś tutaj broń chyba wziąć, wiecie? O! Już wziąłem broń. Nie ma żadnej broni, naprawdę? A, musimy wskoczyć do środka, już wiem, o co kamamy. Musimy wskoczyć do środka. O, widzicie? No i teraz sobie wchodzimy tu dalej. No, spadamy gdzieś w jakąś przepaść. Druga stacja. No to lecimy. Tym razem z bombami. Gierka bardzo fajna, wydaje mi się. Prosta w swojej prostocie. Natomiast taka, no, pozytywnie zakręcona, jak ja bym to ujął. Czekajcie, tu coś było, ale nie mogę się już cofnąć. O, tu krecik. A co jest? A, jakieś te. Coś tutaj jakieś strzela, to coś, słuchajcie. Jakieś niestworzone rzeczy tu się dzieją. Jak ja mogę z tym walczyć? W środek mam wskakiwać, czy jak? Bo nie wiem za bardzo. Żeby to... No dobra, udało się. O, jakieś niebezpieczeństwo będzie zaraz, czuję. O, już jest. F. G. E. L. Tym razem się udało. No dobra, kontynuujemy. Jeśli tu mam jakąś bombę, może tu bombę byśmy wzięli. A. Dobra. O! Spadłem. O, tu rakiety, fajnie. Te rakiety są chyba najlepsze z tego wszystkiego, bo nie trzeba nad nimi celować, tylko po prostu one się same nakierowują. Mi odebrano życie i zostawiłem do tego te rakiety. Ojej, tu znowu to samo. Ale muszę zaraz ją wziąć. Nie wezmę, no nie. No tu trzeba sobie radzić już samodzielnie. Ciasteczko. Haps. Dajcie ciasteczko zjeść. Dobra, mam ciasteczko. A. Tu kamieniami będziemy rzucać. Już chyba nie. O, świnki jakieś. Świnki, różowe świnki. O! Tu znowuż coś, jakaś atrakcja. O, kreciki, kreciki. Świnki. O. O nie. Tego było już za dużo. Ojejku, a co to za kosmiczny stwór? No niestety. Znowu nie udało się. Ale wpis jest? Jest. No to kontynuujemy. O, nie mam tych, nie mam żetonów. No dobra, jeszcze jeden ostatni weźmiemy sobie.
żeby zobaczyć, co będzie za tym czymś dziwnym. No, wirka jest fajna, taka pozytywnie, tak jak powiedziałem, zakręcona. W miarę sympatyczna. Nie dzieją się tu jakieś straszne, makabryczne rzeczy, tak jak co czasami można... O, idziemy sobie dalej. W zasadzie spadamy dalej. O, masz, a to co? Walka bokserska? No, tego jeszcze nie było. Tylko na czas, patrzcie, jest. O! No, wstawaj! O, bonus jakiś. No dobra, lecimy. Jak mamy bonus, to lecimy. O, znowuż pieski. O! Co nam tutaj... Chyba trzeba było wskoczyć, no dobrze. Dobra, bomby bierzemy dwie. O, mostek jakiś, mostek, patrzcie. Żebym nie wpadł do... O, już wpadłem do wody. Miałem powiedzieć, żebym nie wpadł do wody i wpadłem do wody. O! Tu trzeba przeskoczyć chyba przez to coś. O, mam tutaj już te fajne. Dobra. O, zastrzeliły mnie. Dobra. Coś się pojawia, coś się pojawia niedobrego. Nie wiem, co to jest. Coś, jakieś kamienie, słuchajcie. Nie wiem w ogóle, co z tym zrobić mam. Jakiś potwór kamienny to jest. I po mnie. No tak to wygląda właśnie. Dobrze, wpis jeszcze mamy. No, przeskocz. No dobrze, to by było na tyle. Dzięki, że żeście dotrwali do końca. Gierka, jak widzicie, taka fajna, sympatyczna. Jeśli ktoś ma dostęp, to zachęcam do zabawy. I zapraszam do kolejnego odcinka. Trzymajcie się, pozdrawiam, wszystkiego dobrego. Cześć!